XX wiek. On był taki skomplikowany, taki rewolucyjny, pełny wojen, przywódców, jakich nie widziano wcześniej, wiek cierpień, katastrof, naturalnych kataklizmów, terroru. Ale też wiek szczęścia. Oczywiście, szczęścia także. On przeleciał tak gwałtownie, ten XX wiek. On tak skurczył czas, że nie zdążyliśmy się obejrzeć. A trzeba by było. Trzeba by obejrzeć się i podsumować wszystko, co zaszło, żeby zrozumieć, co nas czeka na końcu tej niełatwej, gwałtownej drogi. Droga do siebie. Profesor dr Michael Lightman. Jeszcze 15 lat temu on przewidywał sytuację, w której znalazł się dzisiejszy świat. My nie chcieliśmy go słuchać. Za bardzo fantastycznym wydawało się nam to wtedy. I oto nastąpiło to dzisiaj. Rozpada się światowy system ekonomiczny. Świat znajduje się na granicy niespotykanego kryzysu, który może zakończyć się światowymi wojnami. W filmie tym dr Lightman analizuje wszystko, co się wydarzyło, wyciąga wnioski i proponuje wyjście z tej sytuacji. Jego zdaniem jedyne wyjście. Michael Lightman, autor 30 książek, doktor filozofii, profesor ontologii i teorii poznania, założyciel i dyrektor Międzynarodowej Akademii Kabały, członek Światowej Rady Mądrości. Ostatni z łańcuszka kabalistów liczącego sobie 5000 lat. Część pierwsza, najważniejsze pytania i o tym, jak my do nich doszliśmy. Co pan myśli o tym wieku, profesorze Lightman? To był nadzwyczajny wiek. On ostatecznie przywiódł ludzkość do pytania o sens życia. Człowiek, czując się w tym wieku coraz bardziej i bardziej nieprzyjemnie, zaczął zadawać pytania, nad którymi wcześniej się nie zastanawiał. Co ja robię w tym świecie? Po co ja się urodziłem? Co będzie jutro? Co będzie za chwilę? I dokąd w ogóle wiedzie mnie życie? Mój los? Czy może Bóg? Kiedy człowiek zadaje sobie te pytania? Tylko wtedy, kiedy cierpi. Człowiek bardzo dużo cierpiał w tym XX wieku. Ten wiek bił i bił ludzkość, zaganiając ją w ślepą uliczkę. Dlaczego? Dlaczego tyle cierpień i dlaczego one są takie bezlitosne w tym XX wieku? Dlaczego pan milczy? Dlatego, że nam zostało już bardzo mało czasu. I jesteśmy o tym uprzedzani. Co pan ma na myśli? Czeka nas wielka tragedia. Tak jest napisane. Na świecie może zostać tylko garstka ludzi, którzy w końcu dojdą do tego, do czego teraz nie może dojść cała ludzkość. To może się stać w jednym momencie. Nam już to pokazano. To znaczy, że wszystko jest postanowione? Nie wszystko. Jest jeszcze szansa wszystko odmienić. Jak? Zrozumieć w końcu, dlaczego my żyjemy i zacząć żyć właśnie dla tego celu. Część druga. Od czego zaczął się XX wiek? Albo nowa idea w świecie.
Od czego zaczął się XX wiek? Od wynalezienia kina. Niewinny wynalazek, zabawka, wydawałoby się farsa. Ale tak naprawdę poszła w świat wielka idea, która doprowadziła do wielkich następstw. Wyobraźcie sobie, człowiek siedzi w kinie i ma możliwość utożsamić się z całym światem. On nie musi przeżywać wielu wcieleń, on przeżywa je teraz, tutaj, przed ekranem. Prosty, maleńki człowiek w małym, prowincjonalnym miasteczku, w życiu którego nie było niczego oprócz nudnej pracy, rodziny i mnóstwa trosk. On nagle wychodzi w świat z królewską rodziną. Wyjeżdża w pierwszym samochodzie. Uczestniczy w mityngach i demonstracjach. On ginie w bitwach. I od nowa się rodzi. Z pomocą kina człowiek osiągnął pełne współprzeżywanie z bohaterem na ekranie. Wraz z odkryciem kina, a potem telewizji, a następnie już internetu, zaczął wchodzić w nas cały świat ze wszystkimi jego wstrząsami i rozkoszami, ze wszystkimi rewolucjami i wojnami. Zaczęły przenikać w nas pragnienia, cierpienia i radości całego świata. I wszystko to w ciągu jednego krótkiego życia. Wszystkie te wynalazki były uczynione po to, żebyśmy mogli poczuć jeden drugiego. Choćbyśmy nie wiem jak różnymi byli. Zrozumieć i pokochać. Część trzecia. Dlaczego to takie trudne? Zrozumieć i pokochać. Natura podlega instynktowi, a człowiek nienasyconej bestii swojemu naturalnemu egoizmowi. Ale najbardziej straszne jest to, że nasycenie go jest niemożliwe. I XX wiek jest wyraźnym dowodem na to. XX wiek to wiek gwałtownie rozwijającego się egoizmu. To epoka budowania nowej, światowej, babilońskiej wieży. Niczego nas nie nauczyła historia. 5000 lat temu w Babilonie ludzie chcieli sami, swoimi rękami wybudować wieżę sięgającą niebios, stać się wszechmocnymi, zawładnąć przyrodą, urządzić raj na ziemi i być szczęśliwymi. Oni polegali tylko na sile swoich rąk i rozumu. Egoiści budowali wieżę do niebios i w tym entuzjazmie oni byli razem. Aż do czasu, kiedy przejawił się w nich egoizm. To był pierwszy skok egoizmu. Wszystko zakończyło się rozbiciem, nienawiścią. Ziemia napełniła się wojnami i cierpieniami. Kiedy każdy przestał rozumieć język innego człowieka. Wszystko zakończyło się pełnym podziałem. I tak świat zaczął iść w kierunku swojego egoistycznego szczytu do XX wieku.
I właśnie w tym XX wieku zaczyna się budowa nowej babilońskiej wieży. Egoizm potrzebował nowego napełnienia i świat znowu, już kolejny raz, pomylił się. On znów uwierzył w to, że można napełnić egoizm i stać się w końcu szczęśliwym. My byliśmy po prostu pewni tego. Jakie radosne nadzieje w nas były. Zaczęło się zdobywanie kosmosu. Pamiętam tę radość, kiedy Rosjanie wysłali pierwszego kosmonautę. Amerykanie wylądowali na Księżycu. Spieraliśmy się, czy jest życie na Marsie. My chcieliśmy wędrować po wszechświecie i wydawało się, że to już realność. Byliśmy pewni tego, że nauka pomoże nam pokonać choroby. Wierzyliśmy w to, że maszyny zastąpią trud człowieka. Człowiek będzie więcej czytać, myśleć, odpoczywać. Będzie krótszy tydzień roboczy. Więcej czasu będziemy poświęcać rodzinie. Od naukowo-technicznego rozwoju oczekiwaliśmy poprawienia naszego życia. I do czego doszliśmy? Człowiek zamiast pracować mniej, pracuje dużo więcej. On stał się niewolnikiem pracy, wielkich przedsięwzięć, swojego biznesu, niewolnikiem pieniędzy, władzy, sławy, naukowych stopni. Liczba chorób nie zmalała, lecz jest ich o wiele więcej. Ekologia planety zmieniła się tak radykalnie, że stopniowo zjada nas wszystkich. Człowiekowi zabrakło czasu na rodzinę i rodzina zaczęła się rozpadać. Jeżeli wy zapytacie, czy człowiek pierwotny był bardziej szczęśliwy od nas, ja odpowiem tak, był. Część czwarta. Dlaczego my nie możemy stać się szczęśliwymi? Wokół nas panuje prawo równowagi, harmonii. Świat jednej, wzajemnie związanej przyrody. Czy można żyć niezgodnie z tym prawem? Nie, nie można. I czym wcześniej my to zrozumiemy, tym mniej będziemy cierpieć. Będziemy korygowani coraz mocniej i mocniej, dopóki nie usłyszymy i nie zgodzimy się być szczęśliwymi. Żyć według wyższego prawa równości, braterstwa, jedności i miłości. Wy możecie powiedzieć, że były już takie próby w XX wieku. Dojścia do równości i braterstwa. Żadnej rewolucji nie można by dokonać bez tej idei. Bez tego dążenia do wyższych ideałów. Kim byli ci pierwsi komuniści? Idealistami, romantykami. I oni popełnili wiele błędów. Rosja dopiero co wyszła z feudalizmu. Któż tam myślał o rosnącym egoizmie? Chcieli podzielić majątki porówno. Zabrać bogatym i dać biednym. Żeby było sprawiedliwie. Ale egoizm sprawiedliwości nie rozumie. I przemocą chce zmienić ludzi. Budowa komunizmu w Rosji, w Chinach, w Korei, w Ameryce Południowej, kibuce w Izraelu. Wszystko to są próby stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa, nie uwieńczone sukcesem.
Niczego nie da się wybudować na bazie egoizmu. Równie dobrze można budować na błocie. Ono wciągnie i zniszczy. I tak została zburzona jeszcze jedna iluzja. Budowanie szczęśliwego społeczeństwa swoimi rękami. Dlaczego? Otóż dlatego, że cel był niewłaściwy. Żeby nie było bogatych, to nie jest cel. Pokój dla chałup, wojna z pałacami, to nie jest cel. Nawet równe możliwości dla wszystkich, to też nie jest cel. Cel to naprawić egoizm. Dlatego, żeby żyć zgodnie z prawem miłości i oddawania. Oto czym jest cel. Zlać się z prawami natury, która nas otacza. To jest prawdziwy cel. Ludzkość nie poszła tą drogą i znalazła się w impasie. Część piąta. Impas. Impas. Teraz na koniec można zastanowić się i zamyśleć. Rodzi się wiele pytań. Dlaczego on nastąpił, ten impas? Jak z niego wyjść? I pytanie najważniejsze ze wszystkich, jak żyć? Trzeba dojść do impasu. Trzeba. I zrozumieć, że do tego impasu doprowadziło mnie moje ego. I byli już ludzie, którzy o tym mówili, krzyczeli, prosili ludzkość, żeby uważnie popatrzeć na siebie i zastanowić się, zanim jeszcze nie jest za późno. Ale nikt ich nie słyszał. I oto teraz wszystko słowo w słowo powtarza się. Impas, kryzys, jakiego świat jeszcze nigdy nie widział, a za nim grożące nam masowe unicestwienie ludzkości. Nikt nie usłyszał wcześniej. Trzeba. Po prostu jest to konieczne, żeby usłyszeć teraz. My jesteśmy na skraju przepaści. Ale jest jeszcze szansa. Ostatnia szansa. Pokonać egoizm. Część szósta. Jaka ona jest, ta ostatnia szansa pokonania egoizmu? Egoizmu nie wolno tłumić. Dlatego, że egoizm jest naszą naturą. Egoizmu nie wolno zmieniać. On nie poddaje się ani zmianom, ani żadnym wpływom. Egoizmu nie można kupić. On nie nasyci się nigdy. Egoizm można tylko naprawić. Można to zrobić. Można. I natura sama podpowiada nam jak. Popatrzcie na ten spokojny i radosny obrazek. Matka i dziecko. Im bardziej rozkoszuje się dziecko, tym bardziej rozkoszuje się i ona. Gdyby cały świat mógł tak żyć, żebym ja był szczęśliwy od tego, że szczęśliwy jest drugi człowiek. Żeby związywała nas wzajemna miłość. Wy zapytacie, czy coś takiego jest możliwe? Ja odpowiadam, my bez tego nie przeżyjemy. Przez cały wiek nam mówili. Zrozumcie, my jesteśmy nierozerwalnie związani ze sobą. Zrozumcie, jeżeli komuś jest źle, człowiekowi, krajowi, narodowi, wy nie możecie być bezduszni. Nie możecie radować się tym. Dlatego, że wy jesteście jedną całością. Jednym organizmem podlegającym jednemu prawu. Prawu jednego organizmu.
i jeżeli my naruszamy to prawo, to jesteśmy bici. A my naruszamy je ciągle. Dlatego, że chcemy żyć według prawa podziału, prawa egoizmu, ale takiego prawa w przyrodzie nie ma. Rozumiecie? W przyrodzie działa absolutnie inne prawo. I żeby to zrozumieć, wystarczy popatrzeć na samych siebie. Ponad 7 miliardów komórek wewnątrz nas żyje jedna dla drugiej. Każda komórka oddzielnie jest egoistyczna, ale każda rozumie, że żeby żyć, muszą się zjednoczyć. Każdy organ naszego ciała służy nie samemu sobie, lecz całemu ciału. I taka jest zasada pracy zdrowego organizmu. Taka jest zasada życia. Poddanie się prawu jednego organizmu. Prawu absolutnego oddawania, miłości, nierozerwalnego związku jednego z drugim. Każdy z nas jest jedną 7-miliardową cząsteczką jednego ogromnego organizmu, który nazywamy nasz świat. My teraz musimy całą reklamę, wszystkie środki przekazu informacji, całą edukację. Edukacja jest niezwykle ważna. Wszystko to ukierunkować na to, żeby chociaż urodziła się w człowieku myśl, że on jest cząsteczką jednego organizmu i że otacza go wyższe prawo miłości. Jeżeli myśli człowieka skoncentrują się tylko na tym, jak nauczyć się kochać, to wtedy wszystko się przeobrazi. W jednym momencie. Dlatego, że tym swoim pragnieniem kochać, my jakby przyciągniemy do siebie to wyższe prawo miłości, otulające nas jak matka dziecko. I ono nam pomoże. I my nagle odkryjemy wokół siebie dobry, przyjazny i piękny świat. Nagle okaże się, że działanie miłości nie potrzebuje energii. Ono samo ją wytwarza. I my w końcu zrozumiemy, co to takiego miłość. Że to jest gotowość zadbania o dobro bliźniego i służenie jemu, a nie sobie. Oto właśnie jest miłość. My musimy stać się kochanymi, kochającymi i szczęśliwymi jeszcze w tym życiu. My po prostu jesteśmy zobowiązani to zrobić. Jaki wspaniały wiek my przeżyliśmy i jaki wielki wiek czeka na nas za progiem.